Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam oraz na wstępie zachęcam do wsparcia kanału w postaci subskrypcji i łapek w górę. W dzisiejszym odcinku ja bym tu jeszcze to koryto rzeki chciał sobie zbadać, bo wydaje mi się, że może tu coś być. Teraz nie wiem, czy te katakumby to było oznaczenie, że tu mamy przejść, teraz nie pamiętam już po tym czasie, ale z pewnością musimy tutaj się udać. No nie, w nocy nie będziemy podróżować, przynajmniej bym nie chciał. Więc może odpocznijmy sobie do poranka. Do rana, tak. To musi być gdzieś nad nami, jakbyśmy musieli się tu cofnąć. Muszę tu zjechać, dokładnie koło tego... Ło! Teraz w walce nie będę mógł się teleportować. O, tu jeszcze nawet nie odkryty punkt łaski. To zdecydowanie tu coś musi być. Dobra. Okej, ale my się znaleźliśmy tutaj. Spoko. Tu jeszcze jakby jakieś zabudowanie miało być. Może spróbujemy tam się przedostać. Tu ten posążek jeszcze, pytanie. Czy my już go odkryliśmy? Czy możemy jeszcze przy nim coś zdziałać? Dobra, nie. Nie, nie, dobra, ruszamy tam. Co prawda zmiana planu dynamiczna. Mury kamień kowalski pierwszego poziomu. Kurczę, widzicie? Tak ja eksploruję. Tutaj też nas nie było jeszcze. Och. I mamy obraz. Zabarwiane na złoto odchody. Obraz wyczucie kierunku. Kamień kowalski na pierwszym poziomie. Tutaj jeszcze szopa, której nie wydaje mi się, żeby coś miało być generalnie. Jeszcze, kurczę, tu jeszcze. Koczowniczy kupiec, tu byśmy mogli się cofnąć później, ale jeszcze w to miejsce udajmy się. Ta skałka. Tak się jeszcze tu rozejrzymy, chciałbym się rozejrzeć, żeby nic nie pominąć tutaj. Czym z tymi walczyliśmy? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że tak. Wiem, że tam był skarabeusz, ale to był skarabeusz jedynie do odnawiania butelek. Gdzie my jesteśmy pod ogniem? Tu już byliśmy, jest ciało.
Tam jest jeszcze nasz przyjaciel na górze cały czas. Może warto go odwiedzić. Może będzie miał nam coś nowego do powiedzenia. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the Demi-humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erd Tree, co-mingling with the Demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Height, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Chyba będę musiał się cofnąć do poprzedniego odcinka, bo czy to nie jest ta osoba, której szuka Blade? I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erd Tree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? No, spróbujmy. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold the ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erd Tree blessed. Right then. Time for me to... I've much to do. Dobra, powtarza się. A my chcemy się... Brama teleportacyjna. Chcemy tu się gdzieś udać tak naprawdę. Do szopy artysty. Może tutaj pójdzie jakoś zjechać, bo nie mam pomysłu. A wydaje się być to miejscem, gdzie byśmy mogli coś znaleźć. Tamtędy? Może? Mamy niedźwiadka. Nie wiem, czy chcemy go zostawić w spokoju. A zostawimy go. To jest dobre miejsce. A, ten wskazywał tam. Ja może sobie odznaczę to, bo skoro dziś chcemy to zeksplorować, tak samo ten odnośnik. To jest ta pieczara, ja tu bym chciał zejść. Za tą skałą? Przecież tu byliśmy chwilę temu. Niedźwiadki. Cmentarz tu, kurde.
książka z przepisami. Trzeci kościół Mariki, tu mamy wielkoluda, ale nadal nie rozwikłaliśmy, jak się tam dostać. Z tym wielkoludem musieliśmy walczyć. Ja dobrze widziałem, że my za niego żadnych run nie dostaliśmy. Tu mamy odkryte wszystko. Dokładnie. A, to jest ten, co mieliśmy. Ale dobra, my chcemy, wróćmy sobie tu i wróćmy do tego mostu sobie na spokojnie. Zobaczmy, czy tam będziemy mogli gdzieś zjechać. Ja wiem, że dziś typowo zagadkowy odcinek. I taki eksploracyjny mocno. Wrażenie, że nas tutaj nie było. Koczowniczy kupiec. Oni będą szli za mną, dobra. Zawalczmy z nimi. Krainy Słońca. Dobra, spróbujemy sobie tu gdzieś bokiem. Sprawdzić, czy nie mam jakiegoś zejścia, może jakiś wir. No zdecydowanie to wygląda na miejsce, jakbyśmy się tu mogli dostać. Tylko nie za bardzo wodą. Są ośmiornice. Tam mamy wir, z drugiej strony. Dobra.
sanktuarium. Różowe wzgórze. Najgorzej. Wzmocnijmy się na chwilkę. Pytanie, czy to warto, czy będzie chociaż warta. Szybko. Jeszcze jedna ważka. Najgorsze upiorstwo. Ale szybko idzie wytrącić z równowagi. Każdego przeciwnika trzeba znaleźć sposób. I ważka nas wykończy. Co my jesteśmy w walce z kim? O, stąd sobie mogliśmy tak przejechać. Świetnie. Dobra, wyruszajmy w przeciwną drogę. Bo tutaj nas jeszcze nie było. Denerwujące są te ważki. To wyglądało mi na miejsce, gdzie byśmy mogli coś znaleźć. Ale nic tutaj nie ma.
i zobaczcie, będziemy się teraz z ważką ganiać. Może odpuści sobie. Jeszcze wygląda, jakbyśmy mieli coś do sprawdzenia na tej górze. Zobaczmy zatem. Nic nie ma. Aż dziwne, że tutaj taki zaułek i nie ma żadnej ukrytej ścieżki pobocznej lokacji. Przynajmniej podejrzane to. Mamy, jest jaskinia. Spokojnie, zaraz wejdziemy sobie, drodzy widzowie, do tej jaskini. Dobra, chyba nic tutaj więcej nie ma poza tą jaskinią. Warto to było. Czara przy gościńcu. No już myślałem, że nie ma punktu łaski. Usiądźmy tu zaraz po posążek Mariki. Nawet odpocznijmy, co będę mógł skorzystać na nowo ze wzmocnienia. Grupy pokonał. Dokładnie, tak myślałem, że tu nie będzie tak cichutko. Skąd on tu wyraz? Nie ma. Możemy zejść w dół. Rozumiem. Złoty run. No nie jest zbyt ciekawa nagroda tutaj za walkę z nimi. Dobra, czyli pozostaje nam sprawdzenie czegoś w rodzaju studni tam i zejścia w dół, jeszcze niżej. Leczymy. Hmm.
boję, co nas czeka na końcu samym. Jakąś wodę w oddali. Widzę tutaj te wiliczki, ale pytanie, czy ja chcę tu schodzić? Tam jeszcze jedną odnogę mieliśmy. Chciałbym ją sprawdzić też. A wydaje mi się, że jak zejdziemy tutaj w dół, będę musiał... cofać się przez całość. Chyba, że to nas na dół prowadzi. Ale zaskoczył mnie skubany. Chyba, że to to miejsce masz. Dobra, mogliśmy, dwie drogi były tutaj. Smarogniowy, świetnie. Cienkie kości bestii, jaka to bestia. O kurde. Jeszcze posążek Mariki. To nie wygląda. O! Najgorzej. Ale mnie znąk ten nietoperzyk. Kurde, tam ich jeszcze więcej. Ja, gdzie my się wpakowaliśmy w dzisiejszym odcinku? Najgorsze, że nie widzę, gdzie tu można zejść. Niby tu. Mhm. No może. Znajdźki tutaj są, trzeba przyznać. No kurczę, my tu jeszcze na levelek sobie wbijamy czasem. W tych katakumbach, czy jak to się nazywało. Dobra, teraz musimy się udać gdzieś w dół. Za bardzo wiem, gdzie zeskakiwać. Przed tobą wróg, świetnie. Skakanie stoi na drodze. Wkrótce tu przyda się dół. No spoko, tylko gdzie? Że tam? O! Chyba ledwo co. Pięknie wyszliśmy tutaj. Shamshir, a ty przylecisz? Szczerze wam powiem, prawie nic tutaj nie widzę. Okej, tędy.
tu jest przejście do bossa. Mhm. I co, mamy tylko posążek? Dobra, idźmy na niego, a co nam? Tam z boku wiem, że było jeszcze coś do odkrycia. Strażnik golemów. Niebieski amulet tancerki. Dobra, wilki odeszły. Czy my tu coś mamy? Nie sądzę. Jedynie bym mógł spróbować jeszcze się cofnąć. Tam tą znajdźkę. Ogarnąć. To kurde, ja nie wiem, czy my teraz tu nie spadniemy. Tu. Tam możemy przejść, ale ta znajdźka była tu. Ciężka sprawa. O! O! Masakra. Nie za bardzo to chyba podpucha. Z kim ty tu walczysz? Więcej ruchu trochę wypadało. Naprawdę nieopłacalne trochę. Ale też ja na ten teren nie jestem za mocno wylevelowany. Bo nadzwyczaj prosto mi tu idzie. Się rozejrzę, jeszcze weźmy ten mech. Dokładnie, to była podpucha. Remedium wezwania. Dobra, drodzy widzowie, i na tle tego wodospadu będziemy kończyć dzisiejszy eksploracyjny taki odcinek. Myślę, że bardzo fajnie to wyszło. Ja się tu przyniosę może jeszcze na sam koniec. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, czy odcinek wam się podobał. Cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku.